Kawka Belin to herbaty. W ofercie macie Państwo bardzo ich szeroki wybór. Czy to jest efekt oczekiwań konsumentów? Jak najbardziej. Witam Państwa serdecznie. Firma Belin od ponad 26 lat spełnia zamierzenia i wszelkie marzenia klientów detalicznych, hurtowych, horekowskich i wszelkich sieci świata. Macie Państwo herbaty, zioła i nowość, herbatkę dla dzieci. Coś Pan może szerzej powiedzieć? Dokładnie tak. Proszę Państwa, w tej chwili zbudowaliśmy na rok 2018, dokładnie tydzień przed Polagrą, wyprodukowaliśmy trzy nowe indeksy herbat tylko dedykowanych dla dzieci. Są to herbaty o smaku rumianku z miętą, herbaty malinowej o smaku ciasteczkowym i herbaty rooibos z bananem. Dzieci na pewno to pokochają, ale jest też segment duetu ziołowego, gdzie mamy cztery kolejne nowe indeksy. Jako jedyni pierwsi w kraju wyprodukowaliśmy herbatę na bazie konopi, mieszankę melisy z szyszką chmielu. Jest dużo, dużo nowości innych indeksów, które w recepturach polskich się nigdzie nie spotka. Państwa produkty dostępne są w sieciach handlowych. Jakich wobec tego klientów poszukujecie Państwo na targach Polagra Food? Targi Polagra są jedyną okazją, żeby przyjąć i ugościć umówionych ludzi, którzy dojeżdżają do nas ze Skandynawii, z Europy Wschodniej, z Rumunii, z Grecji o dziwo, ale również tradycyjne rynki niemieckie, austriackie i to jest nasz kierunek, który nas interesuje. Jesteśmy w tej chwili firmą, która dość pasywnie patrzy na rozwój swoich kierunków eksportowych, stąd nie tylko działalność w herbatach, ale i też została poszerzona produkcja o rynek przyprawowy. Nasza marka Rovita, która została zbudowana od zera, z nowymi maszynami, nowymi recepturami, nowymi ludźmi, daje sobie coraz powszechniej radę z globalnymi adresami, które w rynku polskim występują, dając w zamian partnerom i klientom polskim bardzo dobre, nowe receptury. Czy Państwa produkty są dostosowywane pod te rynki zagraniczne? Czy ten klient zagraniczny ma jakieś specyficzne oczekiwania? Zdecydowanie tak. Rynki wbrew pozorom się od siebie różnią. Inny rodzaj smaków możemy spotkać na rynkach greckich, takich, które nigdy nie dysponowały smakami europejskimi, a szczególnie mieszanek dedykowanych z Polski, w tym ziołowe, owocowe, herbaty czarne, w tej chwili dopiero tam zaczynają prym brać. Herbaty na rynku niemieckim i skandynawskim też mocno się różnią. Skandynawia ostatnio słynie z tego, że do łask wraca myślenie o budowaniu półki zielarstwa, a szczególnie jednak herbaty owocowe. I to mocno owocowe, z wykorzystaniem olejków naturalnych i aromatów naturalnych. W rynku niemieckim cały czas mamy do czynienia z budowaniem zażyłości, zarówno herbaty owocowe, mocno rozbudowywane indeksy, herbaty ziołowe, jak i herbaty czarne. Tutaj też jesteśmy mocni naszą marką Zauberer, która jest dedykowaną pod klientów premium, zarówno w kafeteriach, jak i dla półki stworzonej w hotelarstwie wysokiego gatunku. Czyli podsumowując, rozwijacie się Państwo, jeżeli chodzi o rynki zagraniczne i jak rozumiem, targi Polagra Food stały się jakimś miejscem, w którym udało się Państwu rozszerzyć kontrakty biznesowe. Zdecydowanie tak. Jesteśmy wdzięczni Polagrze Poznańskiej i miastu Poznań za to, że w tej chwili tak bacznie obserwuje swoich poznańskich wystawców, co miejmy nadzieję w przyszłych latach przełoży się na jeszcze bardziej komfortowe warunki uzyskiwania w kontaktach i wyłapywania kontaktów zagranicznych w Poznaniu tutaj u nas, żeby jeszcze lepiej się prezentować w stosunku do adresów konkurujących z targami Polagra poznańskimi, takimi jak Sial, czy ewentualnie targi w Niemczech. Wielu moich wcześniejszych rozmówców wspominało, że rok 2018 będzie rokiem marek premium. Czy tak samo będzie w sektorze herbat, że będziemy stawiać mocno na jakość? Jakość w Belinie, przede wszystkim klienci nasi, jakikolwiek by oni nie byli,
zyskują od razu na dzień dobry w momencie startu i dedykowania produkcji, czy to w marce własnej, którą tworzymy i produkujemy dla totalnie wszystkich sieci świata. Gdziekolwiek Polak nie idzie, tam korzysta z receptur belinowskich, które są stworzone w markach własnych tym sieciom, a my jesteśmy nastawieni i wyjątkowo uczuleni na to, żeby jakość tworzonych receptur dla sieci globalnych przekładać dla po prostu Kowalskiego i Polaka, który chce dostać herbatę bardzo dobrej jakości. Nie będę gołosłowny, jeśli powiem, że w tej chwili nawet firma Belin potrafi eksportować herbaty do Anglii.